Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Rusty Lake Paradise, ponieważ wygrał on niedzielekcję, czyli pierwszą edycję gry lekcji niedzielnych, tak zwanych, czyli głosowaliście na grę, tak jak normalnie w grę lekcji, w której to zdecydowaliście, że to Rusty Lake Paradise będzie ogrywany teraz w niedzielę lub jeszcze w dodatkowe odcinki. Więc na pewno niedziele będą teraz jakby dla Rusty Lake Paradise zaznaczone, nie, jak to się mówi, wyznaczone, tak, wyznaczone. Więc zobaczmy, wracamy do Rusty Lake, mamy dużo dziwnych przedmiotów i teraz trzeba się skupić, pomyśleć, przypomnieć sobie w ogóle, co tu się działo, a pamiętam tego ptaszora. Pamiętam ptaszora, on tutaj coś dziwnego robił, można by jakoś może złapać w takim wypadku. Zobaczymy. Oczywiście niedzielekcja działa tak jak grelekcja, czyli oczywiście, że te dwie gry, które były na samym końcu, odpadają, czyli jeśli dobrze pamiętam, bo teraz z głowy strzelam, to był... Zresztą wy widzicie teraz, widzieliście już ten screen, a wam wrzuciłem. To było chyba Hit Signature oraz ta druga gra. A, Fancy Pants, tak. One odpadły, czyli będziemy może kiedyś je dogrywać, a jeżeli nie, no to ja za nimi płakać na pewno nie będę. Cieszę się, że Antihero był na drugim miejscu, bo to druga moja ulubiona gra. Dobra, złapmy tego gołębia. Gołębia? Nie wiem, co to jest za typ. Może są jacyś ornitolodzy tutaj? O, może to jeszcze, robaczek. Czy są tu ornitolodzy, którzy mogą powiedzieć, co to jest za ptaszor? O! Uuu, i znowu przybył Roman! Bo to przecież Roman zmienił się w człowieka muchę. O Boże. Roman. I znowu siorbiesz w ogóle, skąd on siorbie. Nie chcę nawet wnikać w to, skąd on siorbie. Dobra, serce ptaka. Spadaj, Roman. Biednego ptaszka żeś tutaj wyssał z życia. O! Jeszcze pośmiarduje trochę. Można muchy złapać może. Muchy lecą do światła zazwyczaj, nie? Łopatą w muchy! Dobra, nie. Tu jest jeszcze muszelka. Nie, krabie mięso i serce ptaka, marchewka, świeczka. Jestem ciekaw, czy można coś z tym ptakiem jeszcze będzie zrobić, ale właśnie, a gdzie było, muszę sobie przypomnieć, gdzie było miejsce do kolekcjonowania tych wszystkich przedmiotów? Tutaj było, nie? Serce. Proszę bardzo. Serce ptaka. Pewnie będziemy musieli trzy serca znaleźć. Trzy serca złapać, ale zobaczymy, czy krabie mięso tu i krabie mięso też. O! That was unexpected. No dobra, czyli krabie mięso, serce ptaka i może marchewka? Nie. Świeczka na pewno nie i to też na pewno nie. Dobra. Ale chciałem się upewnić, bo cholera wie. Dobra. Czyli mamy dwa elementy z trzech. No tu musimy znaleźć też jeszcze ten dziwny ośmiokątny, czy ośmioboczny obiekt. Tu rozumiem, że z tej wielkiej szyszki to już z tego kokonu wyleciał Roman Mucha. No dobra. To patrzymy dalej. Co było w tej dziurze? Był królik. Królik i marchewka. O nie. I nawet Roman przyleciał teraz po królika. Ale on jeszcze żyje. Chyba, że mam go łopatą. O nie, Roman sam się nim zajął. Ojoj. Teraz nawet... No dobra, nieważne. Wątroba? Nie, serce królika. Dobra, Roman, spadaj. Króliki mają przesrane. W Don't Starve na nie polują. W The Long Dark na nich polują. Wszędzie na nie polują. Króliki nie mają łatwego życia. Dobra. Jedziemy. Wrzucamy tutaj, proszę bardzo. O, poszło. I w nagrodę... O, diament. A, więc tu będzie diament wrzucony. Okej. Okay. Schody. Schody, które prowadzą na wieżę pewnie. O, spójrzcie. Któż tutaj siedzi z tym dziwnym obiektem? Halo? Jej wspomnień. A nie chcesz przypadkiem wspomnienia szpadla? Nie? Myślałem, że szpadlem go ogłuszę. Dobra, mam jakąś książkę. O! Jeszcze raz. S.E.? O, Staszek Igraszek, proszę bardzo. The glorious day of lake will come. Nadejdzie wspaniały dzień jeziora. Aha. Okej, okay, spoko. Co tutaj? O Jezu, jakie tu dziwne rzeczy są. Właśnie, ale bo wiecie, bo... Aha.
Okej, bo ja chcę to czytać. Jeden znajdzie śmierć, inny oświecenie. Oświecenie. Okej, tu mamy jakiś schemat. Człowiek łoś, ryba, człowiek, trzcina, twarz łysego człowieka, sowa. Wybraniec. Eliksir życia i śmierci. Patrzcie. Kwiatek. Koper. Ciekawe, bo koper to raczej jest miedź, nie? Ogień. Ale, dobra, tu widać znaki alchemiczne. Włosy, rogi, serce, kreda, drewno i ręcznik? Tego się nie... To nie chce się tłumaczyć, tak? Niestety. Wydobywanie wspomnień. 8. 8 takich sześcianików. Okej. Głodny duch. Przywróć równowagę swoim poprzednim wcieleniom. To ciekawe. No właśnie, ten duch to się czasami nam objawia. Tak, zanosimy cały czas do tej dziwnej studni. Tu mamy coś, że to jest X. Nasze wspomnienia należą do jeziora. W ogóle na początku przyszedłem tu owl właśnie, czyli sowa. To są hour pewnie. Wybraniec. Wybraniec i sowa. No dobra. Ale czy to nam pomoże tutaj? Tak. Już widzę, czego nam pomoże. Pamiętam, że to był X. Tak. To było oznaczone jako X. Kurczę, będę pamiętać ten wzór. Przecież spotykaliśmy go i to też spotykaliśmy te wzory. Powinniśmy kojarzyć te wzory. Siarka, coś tam. Ja już teraz nie pamiętam, nie chcę zmyślać. Też nie chcę się sprawdzać w necie, bo mógłbym oczywiście. Dobra, znajdźmy te wszystkie obiekty jeszcze raz. Dobra, co my tu mamy? Okej, tu jest napisane, że... Aha, to nie jest istotne. To jest 3. Trójkąt jest 3. Dobra. To jest 8. Okej, czekajcie, bo ja zaraz zapomnę. Trójkąt jest 3. A to jest 8. Jeszcze trzeba... A! Półmyczek jeszcze. Gdzieś był półmyczek. Mi się wydaje, że gdzieś go widziałem. Na pewno musiałem go widzieć. O! Nie no, musi gdzieś być. Tutaj niby jest, ale to nie on. Muszę być ślepy gdzieś. Gdzie jest ten półmyczek? Może on tu też gdzieś jest schowany. O, to. A, może to o to chodzi, to nie jest SI. Tylko to jest właśnie... Właśnie, to jest ten półmyczek. Półmyczek jest jedynką. Dobra. Rozumieć. Oh yeah! Oho! A więc Roman zajmie się tobą? O-o. Nawet go nie będę ostrzegał. O, rany. Ojoj! Przez uszy? A bloody encounter. O Jezu. O matko. No dobra. O! I jakieś wspomnienie? Nauczysz się prawdziwej natury poświęcenia. Cały czas enigma. Czarny sześcian jest. Trzeba może go zakopać. Może grób ci wykopie, nie? No dobra, moi drodzy, mamy sześcian. A zatem w sumie mamy wszystko, co potrzebne, żeby skończyć tę historię. Cześć, królik. Pa, królik. Tu była babcia, oczywiście. Tak, tutaj była babcia w garnku. Sos z babci. Okej. Okay. To pozostało nam nic innego, jak tylko wrzucić tutaj ten sześcian. Mamy to. Kolejna plaga została usunięta. A teraz czas na kolejną plagę. The fifth plague. Diseased livestock. Pomór bydła. No dobra. Piąta plaga, pomór bydła. Dzień dobry, krowo. O, czemu masz takie kropki? Wyczuwam zagadkę. Ding dong ding. Oj. O kurczę, no dobra.
Widzę pary. Myślałem, że znowu trzeba łączyć w pary. Widać, że są pary, nie? O! Aha, może to nie dość, że pary to jeszcze odpowiednia kolejność. Czyli na początku są żółte, potem pomarańczowe. Chciałbym zauważyć, że rozróżniłem kolor. Może chodzi o przechodzenie. Żółty, pomarańczowy. Tu wszyscy powinniście być teraz dumni ze mnie, no. Żółty, pomarańczowy. Nie. Żółty, pomarańczowy, różowy. Nie. Żółty, pomarańczowy, różowy. Kurde! Żółty, pomarańczowy, różowy, fio... No, no ja już wszystkie kliknąłem. Żółty, pomarańczowy, różowy... Czy co? A może to nie jest pierwszy kolor? Może coś jest przed żółtym? Szary? Nie. Czekajcie, brązowy, żółty... O, widzicie? Tak! Pomarańczowy... Różowy i różowy jest ostatni. Czyli teraz co jest przed... brązowy był i żółty, tak? Dobra. To co jest przed brązowym? Fioletowy jest przed brązowym? Tak. Czyli szary, fioletowy, brązowy, żółty, pomarańczowy, różowy. Fajne. To jest jakiś X. Krowa, masz tu X. Rozumiem, że potrzebuję jakiegoś przedmiotu. Siema! O! Okej, okay. 3 razy nacisnąłem krowę, dostałem achievement. Warto... I zauważyłem, że warto klikać zwierzęta. Może warto dotykać zwierzęta w tej grze. Zdecydowanie. Będziemy potrzebowali jakieś wiadro. Albo doniczkę. Sałata! Czy lubisz sałatę? Nie lubisz sałaty. Co za krowa, która nie lubi sałaty? To królik lubi, czy tam zające lubią sałatę, no dobra. Krowa to raczej trawę lubi. Po prostu jakaś... ćwierć beczki. Idziemy najpierw tędy. O, proszę! Będziemy się bawić w Stardew Valley. Łooo! Co to jest? Czy sałatę mogę tu położyć? Ale to jest ciekawe, bo mamy 2 i mamy 1, tak? O! Co jest? Aha! Nie wiem, czy zrozumiałem, o co chodzi w tej grze. Chyba jeszcze nie rozumiem. To jest znowu jakaś minigra, chyba muszę zrozumieć, o co chodzi. 1 i 1. 2 i 2. Nie czaju. Jeszcze nie czaju, ale zaraz może z czaju. Najpierw wejdźmy do wychodka. Halo? Tu musi być jakaś kupa. Albo inne dziedostwo. Dobra, mamy wychodek. Patrzę też, czy przypadkiem tu po drodze czegoś nie pomijam. Mamy teraz otwartą wieżę. Chyba coś ci się stało w twarz. Co to? Bułka. Burger. Muszę mu... O, burger, sałata? Tak. Muszę zrobić im burgera. Znowu głodny jest. I want my burger. Chcę twojego burgera. Osejdź, kurde. Zamów sobie. Okno. Za oknem nic nie ma. No dobra. Okej, okay, czyli musimy zrobić burgera. Musimy obczaić, o co chodzi tu. Znaczy, to pewnie trzeba po prostu zrozumieć, na czym polega minigierka. Patrzcie. Ło. Co to było? Duch dzika. Jakieś mroczne warchlę się na mnie tutaj czai. O! Koza też ma kropki! O, mogę łączyć. O, rozumiem. O, sprytne. Okej. Aha. Widzę, że ta gra ma mnóstwo minigierek, jak widzicie. Czy mogę przecinać? A, nie mogę przecinać, okej. I dobrze. W porządku. Że tak?
Jak to usunąć? O, mogę, dobra, mogę ciachać, bardzo dobrze. Okej, jeszcze raz. Znaczy, na pewno wydaje mi się, że to musi być połączone. Tak coś czuję, że... aha. Okej, a może jednak nie? Może tak? Może tak? I tak? I tak? Ale za mało jest połączone z tym. Można połączyć to tak? Tak? No i brakuje mi jeszcze jednego połączenia między nimi. Jeszcze jednego mi tu brakuje. A to może być ciekawa zagadka. No tak, wychodzę z założenia, że te trzeba. Znaczy tak, bo teraz tak. Tutaj mają być cztery wierzchołki, tu mają być cztery wierzchołki. Tak? No tak, tak wynika. Cztery wierzchołki, trzy wierzchołki. Więc na przykład trzy wierzchołki, to widzę na przykład tutaj trzy wierzchołki. Tak? Tu mają być cztery, więc raz, dwa, trzy i cztery na przykład. O, jedna kreska za mało. Może na przykład zrobimy tak. Ale wtedy się nie przetną. Chociaż? Nie, jest dobrze. Pięknie. Okej, okay. Uo, 6. Tak, do 6, tylko teraz pytanie, do których 6? Haha. Będzie takie oczywiste. No właśnie. Do jednego na pewno nie. Teraz pytanie, do którego nie? Teraz się przekonamy, jak tutaj poukładamy te wszystkie. O, właśnie. O. O. I o. Ale mi się trafiło. Pięknie. Dobra. Fajna zagadka. Fajne są tutaj minigierki. One takie są niepozorne, ale bardzo takie sprytne. To by musiało rozkminić jeszcze, o co chodzi z tamtym. Dobra. Kolejne zwierzę, które ma dziurwę. Krowa ma dziurwę. Koza ma dziurwę? Może znowu dostanę jakiś achievement za klikanie w kozę? Jakiś Arab mode, on zaraz powinien wlecieć. Dobra, o, cześć babcia! Co ty teraz... O! O, już wiem, co będę robił z nożem. Rusty Cake Lake Burger. Rusty Lake Burger, proszę bardzo. Patrzcie. Sałata, mięso, coś. Coś, coś, oj, coś, coś, coś. Dobra, to może być ogórek. Może. Jest jakiś ser żółty, coś trzeba tutaj... No dobra, będę wykrajał. Będę przygotował wielkiego burgera. Część będę musiał smażyć. No normalnie to do Overcooked Edition. Zauważyłem. No dobra. Dlatego tam była też farma. Dobra, no wiem co chcemy zrobić. To naszym głównym zadaniem jest zrobienie burgera. Okej. Bekon z kozy. Dobra. Mamy bekon z kozy. To teraz zanim jeszcze pójdziemy tam, wiadomo, nad jezioro jeszcze nie poszliśmy. Ale... bym jeszcze tu oczywiście z krówki też wziąć mięsko. Proszę bardzo, surowa wołowina, ją będzie trzeba pewnie podsmażyć. Dzięki, krowa. Przydałaś się, jeszcze jest mleko. Właśnie, a mogę wziąć tu stąd... Chciałem to wziąć i wziąć mleko. Do czego będzie mleko? To jest ciekawe. Do popicia? Może trzeba tutaj mleko będzie wlać? Może zrobimy z tego masło? Cholera wie! Dobra, trzeba rozkminić zagadkę z tym. O co tutaj chodzi? Mamy dwójki i jedynki. Dwa, jeden. Co to może oznaczać? To może oznaczać tak, że tu ma być jeden obiekt, a tu mają być dwa i tu mają być dwa. Czyli na przykład może coś w tym stylu. Zrozumiałem! Zrozumiałem, jestem z siebie dumny. Dobra, już rozumiem. Co to za wielka bagietka jest? Znaczy jakaś marchew. No dobra, czyli tak, tutaj mają być dwie. Czyli na tych sześciu kropkach mają być dwie zajęte, tu mają być trzy zajęte. Takie trochę sudoku bym powiedział. Jakaś taka dziwna odmiana sudoku. Dobra, mam wrażenie, że tak. Musi być marchewka tu, bo są trzy. Więc na pewno tu musi być to. Tu gdzieś musimy położyć... A, już widzę to. Jest. Trzy, prawda? Dobra, rozumiem. Fajne. Ziemniaki mamy też. Dobra, tu jest cztery, więc na pewno musi tu gdzieś być. Musisz być ty. Albo może być też dwa, dwa i dwa. Niekoniecznie musi być trzy, ale zobaczcie, musi być tutaj, ponieważ nigdzie indziej nie jesteśmy w stanie włożyć trójki, żeby to się zgadzało, więc to musi być gdzieś marchewa. Nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądać z tej strony, ale wiemy, że tutaj jeszcze coś trzeba poukładać. No i mamy tylko cztery miejsca, więc spoko. Na pewno to będzie tak. A zatem to musi być też tak. Ale może być też tak.
To mamy trzy. Zaraz zobaczymy. Dobra. To tak, tutaj będzie dwa, więc tu jedna dwójka będzie. Tu będzie jedna dwójka. I tu będą jeszcze dwa. Więc właśnie pytanie brzmi, jak to ułożyć. Tu musi być jeden. Tu się jeden zgadza. Tu muszą być cztery łącznie, czyli na przykład może być tak. I może być tak? Dobrze! Haha! Oh yeah! Oj, teraz poleciało. Tu jest pięć. No i teraz... No i teraz jest ciekawe, bo Tomar chyba może być tu, może być tu, może być tu. Ale może... Od czego... Czy coś możemy wykluczyć z tego naszego układu? Może wyłączmy ten nóż na razie. Pięć. A tutaj są trzy. Kurczę, nie wiem. Na razie zaryzykuję coś takiego. Dobra. To tak jakby... O rany. Tu jest jeden. Tu ma być tylko jeden, więc... O, to nam pomoże. Wiemy, że na tej długości musi być... Nie musi być, to może być tak też. Kurde. A może jest wiele rozwiązań. Może jest wiele rozwiązań. Może nie jest tylko jedno rozwiązanie. Dobra, tu muszą być trzy. To tu się zgadza. Tu muszą być dwa, więc też się zgadza? Nie zgadza. Dobra, ale tu można położyć na przykład ziemniaka. Ty zostań tu. A, no właśnie. Ale przez to, że tutaj jeszcze trzeba coś układać. Tu są trzy. Teraz. Tu muszą być tu musi być pięć. Znaczy, ja zakładam, że jednak marchewa musi być tu. Bo ona jest największa i w ogóle. Ale... Tutaj muszą być też trzy. I tu jest taka długa przerwa i tu są trzy. Więc pytanie, czy tutaj jest dwa i jeden gdzieś umieszczone? Czy niekoniecznie? Dobra, tutaj coś mi się poudawało. Tutaj są trzy, tutaj nie ma trzech. Właśnie, to jest niezłe wyzwanie. To jest niezłe wyzwanie. To pewnie jest ostatnia zagadka, ale jeszcze coś tu trzeba pokombinować. Dajcie mi sekundkę. Patrzcie, to też ma sens. Bo tu są dwa ziemniaki. Dwa, tutaj jest tak, tutaj są trzy. No prawie wszystko się zgadza. O, teraz tylko to tutaj. O, jest, dobra, wiele nie musiałem myśleć. Aha! O jest, już myślałem, że muszę to jakoś układać. Ja zdobyłem ogórka i pomidora, dobra. No po prostu symulator robienia burgerów, no. Dobra. Jeszcze nie wiemy, co zrobić z kiblem. Pójdźmy jeszcze do jednej lokacji, w której jeszcze nie byliśmy. Czyli... Tutaj. O, cześć dzik. O kurcze, Wild Boar. Dostałem achievement. Pewnie gdybym go nie wywołał wtedy, to bym go nie spotkał tutaj. Dobra. Czy tu coś mamy? No tu oczywiście trzeba będzie włożyć ten element. Tu nic nie można. Ja lubię czasami zerknąć do środka tej studni, bo może czasami tutaj nie będzie czegoś widać. Ale dobra, mamy chyba... Czy mamy wszystkie składniki? Obawiam się, że nie. Coś na pewno będzie trzeba... A, no tu jest wiadro. No właśnie. Jakoś tak... Bo pamiętałem wiadro tutaj i tak jakoś myślałem, że to już to klikałem. A tutaj na pewno to wiadro się przyda, żeby... Proszę bardzo. Mleczko. Ciekawe, ile razy można podingdongować wymionka, żeby wyszło mleczko. Nieważne. Dobra, zostawmy to. Okej, mamy mleko. Wiem, że to mleko pewnie trzeba wlać tu. Okej, co się zrobiło? Masło? Co to jest, ser? Ser zrobiliśmy z mleka. A to ciekawe. I to nawet nie kozi ser. Tylko po prostu ser. Krowi. Dobra. Jeszcze chcesz tu rozejrzeć, bo może tutaj, wiecie, ta lokacja jest tak przygotowana, że jak gdybym ja projektował taką lokację, stwierdziłbym, to jest dobre miejsce, tu na pewno gracze szybko będą przeklikiwać, bo to są zawsze te same drzewa, w którymś miejscu pewnie na tych drzewach coś będzie. Jestem przekonany. Mamy jeszcze oczywiście wychodek. Wrzucę tu ser. Co tu może chodzić? Jestem ciekaw. Jestem bardzo ciekaw, po co nam to będzie. Może tutaj jest... Może potem ktoś pójdzie do tego kibla i na przykład wiem... Wypróżni z siebie sześcian. O, to byłoby takie idealne moim zdaniem pod tę grę. O tak.
Poza tym idę źle, bo ja miałem iść do babci, która ma mi pomóc. Babcia, pomóż mi robić burgera. Pokrój ładnie, o. Pokrój ładnie pomidorka. Pięknie. Ketchup. To nie jest pomidor, to jest ketchup. Dobra, a bekon pokroisz? Pięknie, plastry bekonu. Mielona wołowina. Proszę, jeszcze ogóreczek. Pięknie. I jeszcze ser proszę pokroić. Aha, sera nie można. Dobra, co, sera nie, dobra. A nie, to nie, no. Dobra. Wydaje mi się, że trzeba posmażyć wołowinę. Poczekać trzeba może chwilę. Okej, trzeba poruszać. Burger, dobra. Może jeszcze bekon. O, ładny bekonik. Chrupki, chrupki bekon. No i wydaje mi się, że mamy wszystkie składniki do bekonu, do burgera. Miejmy nadzieję. Czekajcie, możemy zawsze to zweryfikować. Czyli co? Mamy ogórek, mamy ketchup, mamy bekon, mamy sałatę, mamy mielone, a to może być ser. To może być ser. Czyli wydaje mi się, że chyba jest okej. Miejmy taką nadzieję, że burger powstanie w takim wypadku. Dobra. Halo? Dzień dobry. Sam bym takiego burgera wciął. A najlepsze jest to, że muszę pamiętać, jaka jest kolejność. Chyba. A może nie trzeba? Zobaczymy, czy to ma znaczenie. Chyba nie ma. Okej, pewnie pójdziesz teraz do kibla. Cześć, mumio. Mhm. Tak, nie wiem nawet, co w kiblu zastaniemy. O! Dobrze, że zakryli. Co? Potrzebujesz papieru? Ty! A skąd ja ci papier wezmę? O chłopie. Skąd ja ci papier wezmę? Ej, nie widzieliśmy żadnego papieru nigdzie, nie? Papier. Może wiem! Odetnę ci z szalika. Albo z twarzy. Haha! Nie dziwię się. Też bym miał. No właśnie, ale to miałem jednak trochę nosa teraz. Gdzie lecisz? Tu, proszę bardzo. Nie chcesz wiedzieć, kto miał to na czym? Po prostu tego użyj. No, zniknął. I tu na pewno jest sześcian. A jednak nie! A jednak! Dobrze, moi drodzy, miałem rację, ale jak kurczę jednak... Instynkt kupofila się odezwał po prostu. Co to jest za dziura? Nie podoba mi się ona. Mroczna dziura z kibla. Co to? Piąty symbol. Zdobyłem piąty symbol. O kurde. Patrzcie, to jest to, co widzieliśmy... To, co widzieliśmy w tej książce. Ktoś tu coś maluje. Czy to jest matka? Tam był znowu ten znak sowy. Pochodnia ci gaśnie. Halo? Mam coś z tobą zrobić? Może to po prostu wszystko jest, nic tu nie trzeba robić. Mamy w końcu... Ale właśnie, my nie mamy tego sześcian... Gdzie ten sześcian w ogóle? Miałaś go narysować. Narysowałaś go, ten sześcian? Dziewczyno? Kobieto? Czy to jest matka nasza, czy nie? No, tutaj nóż nie działa. Hair flower, to jest oczywiście to wszystko... Tu jest narysowana ta cała dziwna sowa, ale nic nie jest klikalne. Ale wygląda na to... Okej. To jednak było całe wspomnienie. Interesujące. Czarny sześcian jest nasz. No i moi drodzy, pięknie, udało nam się w jednym odcinku zrobić półtorej zagadki, oj. A tobie co? Czy ty żeś... Że to bolesne było, tak? Jak przelatuję przez... Ja sobie tylko mogę wyobrażać, jak to musiało boleć. Zerknijmy się do ciebie. No właśnie. Nasze bydło jest chore, no w końcu, prawda, plaga, tak, więc zjadł burgera i chyba... To był chyba twój ostatni burger w życiu, znaczy do momentu, aż znowu nie pojawia się przy innej pladze, więc...
Więc Teges. Babcia... Aha, hej, a pokrójmy sześcian. I to byłoby fajne, gdyby gra pozwoliła pokroić sześcian. Albo go podsmażyć. A niestety nie. Nie wpadli na coś takiego. Cześć, koza. Siema. Czarny sześcian tu się podświetla, to ciekawe. A no tak, bez podświetlony. Dobra, nieważne. Moi drodzy, mamy to. Zrobiliśmy kolejną plagę. Poszło pięknie. Poszło ciekawie jest. Coraz ciekawiej. No dobrze. A zatem kolejną plagę wyleczyliśmy. Jaka będzie następna? Tutaj mamy kolejną plagę, która brzmi... The sixth plague boils. Wrzody. Coś czuję, że to będzie bardzo interesująca zagadka, skoro są wrzody. Patrz, są zamknięte drzwi. Mamy jakąś czaszkę. Coś jakoś tak mniej płynnie się to przesuwa. Może dużo tych obiektów, może one wszystkie są klikalne, albo coś, nie wiem. W każdym razie, moi drodzy. O, kępek trawy. Ja wam dziękuję bardzo za kolejny epizod z Rusty Lake Paradise. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. No i my oczywiście będziemy teraz w niedzielę wracać do Rusty Lake Paradise, albo jak znajdę chwilę, to będę dorzucał jako dodatkowe odcinki. Tak będą działały niedzielekcje. A gdybyście się zastanawiali, ej Staszek, ale co z tymi niedzielekcjami, kiedy to w ogóle było? No to trzeba obserwować zakładkę społeczność, trzeba obserwować Facebooka, gdzie tam ogłaszam i wpisuję... gdzie publikuję przegląd tygodnia, bo teraz przegląd tygodnia będę też publikował na Facebooku, na stronie, nie tylko w zakładce społeczność, i tam będzie zawsze link do niedzielekcji, i oczywiście w harmonogramie, też badajcie harmonogram, że jeżeli zobaczycie lukę w niedzielę, to będzie zawsze napis taki duży niedzielekcja i tam można głosować, więc jest wiele miejsc, w którym możecie wypatrzeć, że akurat teraz jest ten moment, kiedy będzie wybór następnej gry na niedzielę. Na razie Rusty Lake Paradise jest w mocy, na razie będziemy ją ogrywać, więc dopóki jej nie przejdziemy, no to oczywiście żadnej innej gry nie będzie. Nie będzie na razie żadna inna gra poddawana niedzielekcji, a to są wszystkie te gry, na które może w przyszłości też... Znaczy, wydaje się, że będę mieszał niedzielekcję z grelekcją, tak? Zobaczymy, jak to wyjdzie zresztą, bo na razie na wiodących to ja mam pomysły, mam gry, które chcę ogrywać jako wiodące, potem cały czas nowe gry wychodzą, więc biorąc pod uwagę, że mam jeden odcinek w tygodniu, to tak wyszło, a nie inaczej. Także dzięki raz jeszcze bardzo wam serdecznie za wspólną grę w Rusty Lake Paradise, wielka piona, i do zobaczenia już w kolejnym odcinku w niedzielę, a może nawet i wcześniej. Do zobaczenia, cześć!